W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłości Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Twoim. Nieżyjący biskup Józef Zawitkowski do świętego Antoniego zwracał się w takich słowach: Święty Antoni, z chlebem dla biednych, naucz nas szukać prawdy i Boga na dzień powszedni. W wielu pomyłkach i błędach, na życia zawiłych drogach, szukamy prawdy i piękna, dobroci ludzkiej i Boga. W prostocie stoisz przed nami, z chlebem powszednim i z wiarą, z Dzieciątkiem Bożym na ręku, by dać je tym, co szukają. Kochani pielgrzymi, wszystkich witamy serdecznie i dziękujemy za obecność na tych uroczystościach odpustowych ku czci świętego Antoniego z Padwy. W naszej modlitwie przewodniczy ksiądz biskup Mieczysław Cisło z Lublina, który, jak sam podkreśla, od dziecka tutaj kierował swoje kroki z rodzicami, z rodzinną parafią. I jako biskup również lubelski tutaj wielokrotnie staje w tym świętym miejscu, a dzisiaj wyjątkowa okoliczność. Mija bowiem 25 lat, w tym roku minęło już, jak został biskupem, a więc pielęgnuje wymiar pełni kapłaństwa. Księże biskupie Mieczysławie, bardzo dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie, abyś tutaj dzisiaj jako pielgrzym tego miejsca przewodniczył tej Eucharystii w intencji wszystkich pielgrzymów, dobrodziejów, a przede wszystkim byś swoją osobę ogarnął, by święty Antoni jako ten, który wyprasza wiele łask dla ciebie, wyprosił. Z nami jest ksiądz biskup Stanisław Szerokoradiuk z Odessy. Modli się za Ukrainę, o pokój na Ukrainie i modli się i prosi nas i zaprasza nas do tej modlitwy. Pod koniec mszy świętej da świadectwo, w jakiej trudnej rzeczywistości przychodzi mu żyć, prowadzić diecezję w Odessie. Witam wszystkich kapłanów. Jest kapłanów bardzo dużo, bo ksiądz biskup był rektorem, wychowawcą w seminarium lubelskim, a więc wielu kapłanów przyjechało również w szacunku dla swojego rektora. Bardzo się cieszymy, w szczególny sposób ogarniamy wdzięczności kapłanów pracujących w archidiecezji lubelskiej. Inne intencje związane są z pielgrzymkami. Jest z nami siostra Julita, która upiększy naszą liturgię. W śpiewie ma takie nagrania, które przekłada nam. Jest to siostra, która i wczoraj, i dzisiaj była, prowadziła modlitwę wieczorną. Przede wszystkim wspomaga Białoruś, bo współsiostry jej pracują na Białorusi. Dlatego kto by nabył taką płytę, to po prostu będzie wspomoże materialnie te siostry pracujące na Białorusi. Moi drodzy, z nami duchowo łączy się pasterz diecezji, biskup Marian Rojek, który jest w Lidzbarku Warmińskim. I takie słowa:
przysyła na dzisiejszy dzień. Biskup Marian wypowiedział te słowa tu, w tym miejscu. Niech święty Antoni z Padwy czuwa nad nami i wszędzie nas odnajdzie, przyprowadzając do Boga, do Jego miłosierdzia i do wiecznego zbawienia. Zapraszam wszystkich do modlitwy. Na tej jasnej górze Zamojszczyzny, jaką jest sanktuarium świętego Antoniego Padewskiego, dzisiaj gromadzimy się o stóp Chrystusa Eucharystycznego, do którego nas prowadzi święty, święty z Padwy, który obrał sobie to miejsce jako miejsce wstawiennictwa Jego za ludem Bożym. I dlatego dzisiaj otwierajmy nasze serca na działanie łaski, na słowo Jezusa, słowo Ewangelii, Jego dobrej nowiny o zbawieniu, jak również otwierajmy serca nasze na łaskę sakramentalną, na Jego miłość, którą chce nas obdarzać. A Duch Święty tę Bożą miłość rozlewa w ludzkich sercach. Do tych pozdrowień, które skierował do nas wszystkich kustosz sanktuarium, ojciec Krystian, przełożony wspólnoty franciszkańskiej w Radecznicy, dołączam również ja moje pozdrowienia, którymi ogarniam wszystkich zgromadzonych na tej liturgii odpustowej ku czci świętego Antoniego. Pozdrawiam księdza biskupa Stanisława z dalekiej Odessy, z ziemi umęczonej ukraińskiej. Już zdołał powiedzieć o pogrzebach, które odprawia żołnierzy, także katolików, którzy giną w walce o wolność i suwerenność ojczystej ziemi. Pozdrawiam serdecznie wspólnotę ojców Bernardynów wraz z ojcem Gwardianem, Krystianem, dzielnym, takim wiernym synem i świętego Franciszka i świętego Antoniego, promieniujący razem ze wspólnotą radością ewangeliczną, bo to jest charyzmat franciszkański. Pozdrawiam wszystkich księży, siostry zakonne i was, drodzy rodacy, bo moja ziemia rodzinna to Krasnobród, sanktuarium Matki Bożej Krasnobrodzkiej, tak jak ojciec wspomniał. Tutaj też cała rodzina pielgrzymowała, nie kosztem czci do Matki Bożej, ale to właśnie u boku Matki Bożej są święci. Tutaj też przybywam razem z kolegami moimi z roku na rocznicę moich święcy kapłańskich. Jutro wypada, a jutro jesteśmy w Lublinie, bo niestety już w tym roku dwóch odeszło do Pana, inni chorują. Nie możemy już tak jednoczyć się i organizować wspólnych wyjazdów. Także teraz stańmy w duchu i w prawdzie naszych serc przed Bogiem, dziękując Mu za wszystkie dary, jakimi nas obdarzył, począwszy od naszego zaistnienia. To niezwykły dar zaistnienia naszego i przeznaczenia nas do domu Ojca, do wieczności, ale też za dzieło naszego odkupienia. Na Golgocie, poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I stąd płynie łaska przemiany człowieka z grzesznika w świętego. I święci są takim zapewnieniem, że można osiągać świętość w naszym życiu. Ale trzeba chcieć być świętym. Bo niektórzy nawet święci ociągali się i mówili, nie teraz, Panie Boże, jeszcze, za wcześnie jeszcze. Ale dobrze wiemy, że droga Ewangelii to jest droga do świętości, to jest droga przemiany grzesznika w świętego. Skruszę serca za to, że może nie zawsze od razu chcemy być świętymi, że może czasami ulegamy podszeptom złego, pokusom gdzieś po drodze. Stańmy w duchu i w prawdzie naszych serc i w skrusze tego serca wołajmy o miłosierdzie Boże, a Bóg nie gardzi sercem skruszonym i obdarza nas swoją miłością przebaczającą, bo to jest istota miłosierdzia Bożego. Miłością oczyszczającą i jednoczącą. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego z Padwy, znakomitego kaznodzieję i orędownika ubogich,
Sprawa, byśmy przed Jego wstawiennictwo prowadzili życie zgodne z Ewangelią i we wszelkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przyniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją, aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. Głosiłem, Panie, Twoje święte słowa. Pan postawił moje stopy na skalę i umocnił moje kroki. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Głosiłem, Panie. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego. Jezus, ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Drogi księże biskupie Stanisławie, drodzy bracia Bernardyni z ojcem Gwardianem, Krystianem, drodzy bracia w kapłaństwie, drogie dzieci z tutejszej szkoły imienia świętego Antoniego Paderewskiego, z panią dyrektor, z pocztem sztandarowym, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Na każdy czas dziejów Kościoła Duch Święty budzi charyzmaty, które są potrzebne w obliczu wyzwań, jakie niesie czas, przemiany cywilizacyjne, też jak Kościół ma znawać się znakiem sprzeciwu, tak jak Chrystus nim był. Tak na czas zmagania się Kościoła z systemem totalitarnym Bóg nam dał Jana Pawła II. I chyba w tym kluczu właśnie szczególnego posłania powinniśmy szukać odpowiedzi, dlaczego kardynał Wojtyła został papieżem. To właśnie był potrzebny ten Mojżesz naszego czasu, żeby prowadzić Kościół do ziemi obiecanej, do wolności. I takim również wymiarze naszego narodu Mojżeszem był błogosławiony dzisiaj prymas Stefan kardynał Wyszyński. Jemu nie było już dane wejść do tego Kanaan wolności naszego narodu.
wiek XII i XIII, w którym żył święty Antoni z Padwy, też nie był łatwym czasem. Był czasem zmagania się Kościoła z błędami katarów, albigensów, które pustoszyły Kościół. Owszem, może Kościół zasługiwał na krytykę tego czasu, kiedy ulegał wpływom życia świeckiego, książąt, królów. I dlatego potrzebny był prorok, który będzie budził sumienia. Takim prorokiem został święty Franciszek, który dotarł do papieża i też przemawiał do sumienia papieskiego, do sumienia Kościoła całego. I mówił, że Kościół odszedł od Ewangelii. Kościół uwikłał się niekiedy w system tego świata. I chciałby Kościół też organizować swoje życie na wzór państwa świeckiego. I papież, może pamiętamy taką scenę z filmu Zeffirellego Fratello Sole, Sorella Luna, kiedy święty Franciszek dociera z braćmi, pierwszymi franciszkanami do papieża, do bazyliki, nie watykańskiej, bo jeszcze papież rezydował na Lateranie. Najpierw przepędzają ich, bo się wyróżniają właśnie skromnością i biedą ubioru. Ale papież zauważa, pozwala im dotrzeć do siebie. Przychodzą i święty Franciszek przemawia, że Pan Bóg troszczy się o ptaki niebieskie, o lilie polne, które przyodziewa piękne. A Kościół gdzieś odszedł od ducha Ewangelii. Papież zdejmuje tiarę złotą, kapę, w którą jest ubrany, kapiącą od złota. Schodzi po schodach do świętego Franciszka i mówi: ja też tak niegdyś myślałem, ale, i to właśnie ale, ale błogosławił świętemu Franciszkowi. Zatwierdza jego regułę, ale niestety później znów ubierają go w ten sam strój i powraca na tron papieski. Jest to czas świętych, którzy mają dać opór właśnie temu sprzeciwowi też i świata, który nie rozumie, w jaki sposób Kościół ma grzesznika przemieniać świętego. Nie trzeba usuwać grzesznika, żeby Kościół czynić świętym. Trzeba go przemieniać, trzeba go nawracać. I właśnie taki charyzmat od Ducha Świętego otrzymuje młody Ferdynand, jeszcze nie Antoni. Młodzieniec na portugalskiej ziemi, urodzony w Lizbonie, który też, tak jak każdy powołany, zmaga się. Co uczynić ze swoim życiem? A zwłaszcza, kiedy słyszy w swoim sercu głos powołania: pójdź za mną, ale nie ociąga się z odpowiedzią. I to jako nastolatek wstępuje do obecnego tam, tuż obok jego domu rodzinnego, do wspólnoty kanoników laterańskich. I zostaje kapłanem w 1229 roku. 19 dokładnie. Ale wkrótce po tym, jak otrzymał święcenia kapłańskie, miejscowość właśnie przeżywa niezwykły szok. Zostali przywiezieni, zamordowani franciszkanie, pięciu ich z Afryki. Ponieśli męczeńską śmierć w Maroko jako misjonarze. I młody Ferdynand pod wpływem tego pogrzebu właśnie wstępuje do zakonu franciszkanów, założonego przez świętego Franciszka wspomnianego, z myślą o wyjeździe na misję, bo kto zastąpi tych właśnie zamęczonych? On razem z kolegami. I tak otrzymuje najpierw imię właśnie Antoniego. I zapalony duchem męczeńskiej ofiary postanawia udać się do Afryki i to czyni, żeby tam w Maroku oddać życie
Chrystusowi całkowicie, nie tylko poprzez powołanie zakonne czy kapłańskie, ale poprzez męczeńską śmierć. Inne były jednak plany Boże, dlatego że zachorował podczas podróży śmiertelnie i trzeba było go zawrócić do ojczyzny. Burza na morzu spowodowała zepchnięcie statku do Sycylii, skąd udał się do Asyżu i tutaj spotkał bezpośrednio świętego Franciszka, który umocnił go w charyzmacie franciszkańskim. I teraz rozpoczyna się już jego inna misja. Nie w Afryce, ale na szlaku misyjnej posługi na ziemi włoskiej. Jako wzięty kaznodzieja porywa słowem i swoim sercem i swoją mądrością, o której pierwsze czytanie nam dzisiaj mówiło. Porywa tłumy, które gromadzi na placach wiosek i miast. Żadna świątynia nie była w stanie pomieścić tych tłumów. Czego szukają? Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I także może różne potrzeby duchowe, może niekiedy niepokoje sumienia wiodły ludzi do tego ewangelicznego charyzmatyka, który przemawiał do sumień. Wzywa tłumy do poprawy życia, do przemiany, do nawrócenia, ale i do pokuty. Towarzyszą mu cuda, które zintensyfikują się po jego śmierci, przy jego grobie w Padwie, gdzie umieszczono jego ciało we wzniesionej, okazałej bazylice ku jego czci, która do dzisiaj gromadzi tłumy czcicieli świętego Antoniego z całego świata. Tak jak bazylika radecznicka gromadzi również tłumy tutaj na ziemi zamojskiej i lubelskiej. I tak zaczyna się święto antoniańska epoka Kościoła, nie tylko we Włoszech, bo rok po śmierci zostaje kanonizowany decyzją papieża Grzegorza IX. Rozszerza się jego kult. W ciągu jednego roku komisja papieska, która musiała zatwierdzić kult świętego Antoniego, potwierdziła, więc uznała przypadki cudownych działań świętego. 5 uzdrowień z paraliżu, 7 przywróceń wzroku niewidomym, 3 przywrócenia słuchu, 2 mowy niemym, 2 uzdrowienia epileptyków, 2 wskrzeszenia umarłych. Właśnie przy nim dzieją się te cudowne znaki, o których dzisiejsza Ewangelia nam mówiła. Tak jak Jezus rozesłał swoich apostołów po to, żeby głosili Jego imię, dobrą nowinę o zbawieniu, żeby też byli szafarzami łaski sakramentalnej, ale też na miarę ich charyzmatów Chrystus będzie budził cudowne znaki. I tak się dzieje w przypadku świętego Antoniego. Tak jak wspomniałem, że kult świętego Antoniego rozszedł się lotem błyskawicy po całej Europie. Kościoły pod jego wezwaniem zaczęto budować. Zakładać instytucje charytatywne pod nazwą Chleb świętego Antoniego. Dlatego, że święty Antoni, głosząc Ewangelię, myślał nie tylko o zbawieniu duszy, ale też budził sumienia, budził wyobraźnię charytatywną, wyobraźnię miłosierdzia bogatych wobec biednych. Stąd też święty Antoni przedstawiany jest z Chrystusem na ręku i z chlebem w wyciągniętej dłoni. Imię świętego Antoniego należy do najpopularniejszych w świecie, także u kobiet. Dzisiaj jesteśmy też świadkami, że coraz częściej rodzice katolicy nadają imię swoim synom świętego Antoniego, czy też córkom Antoniny. Wiele miast też przyjmuje
otrzymuje imię świętego Antoniego, tak jak chociażby Sant Antonio w Stanach Zjednoczonych. I tutaj też już przed tak dawnym czasem w Radecznicy święty Antoni obrał sobie tutaj miejsce, żeby stąd oddziaływać na polski lud w tym samym swoim charyzmacie przemawiania do sumień, głoszenia Ewangelii i też działania różnych łask. Głoszenia Ewangelii. Tak kiedy święty Franciszek do brata Leona mówił, że chodźmy głosić Ewangelię na ulicach Asyżu. I tak w tych zgrzebnych, skromnych habitach chodził święty Franciszek z bratem i mówi, wracamy do klasztoru. Bracie Franciszku, miałeś głosić Ewangelię. Już ją wygłosiliśmy. To tak jak Pan Jezus powiedział do Filipa, który domagał się, żeby mu ukazał Ojca Niebieskiego. Filipie, kto widzi mnie, widzi Ojca. Dlatego powołani do świętości, powołani do głoszenia Ewangelii, do reprezentowania Chrystusa, mają być znakiem Jego pośród dzisiejszego świata. I także tutaj, w tym miejscu, 8 maja 1664 roku, święty Antoni ukazał się Szymonowi. Niegdyś na tak zwanej Łysej Górze, dzisiaj można powiedzieć na Jasnej Górze Radecznickiej i też przy źródełku u jego podnóża. Z tym właśnie żądaniem czy postulatem, żeby tutaj szerzyć kult nie tyle świętego Antoniego, ile Jezusa Chrystusa. I On będzie w służbie tego kultu, bo to Jezus czyni cuda. To Jezus naucza, posługując się człowiekiem. I co się działo w tym czasie od połowy XVII wieku, to wystarczy sięgać do historii tego sanktuarium. Tak jak i my dzisiaj gromadzimy się, tak jak gromadziły się przez te wieki setki tysięcy pątników, a szczególnie uroczystości odpustowe. Ale sanktuarium radecznickie dzieliło los naszej ojczyzny. Tutaj bernardyni, solidarni z narodem, wspierali walczących o słuszną sprawę, o wolność podczas rozbiorów, podczas powstań. Tak jak dominikanie w Krasnobrodzie, tak również bernardyni w Radecznicy ściągnęli też konsekwencje na siebie poprzez likwidację zakonu ze strony caratu w represji za udział w powstaniu styczniowym, za wspieranie powstańców. Został klasztor i wspólnota zlikwidowana i instytucje towarzyszące. Ale święty Antoni działał, bo niekonieczne są te zewnętrzne instytucje. Dobrze wiemy, że przyszła II wojna światowa i po wojnie również też represje za to tylko, że to Kościół. Zostało zlikwidowane gimnazjum prowadzone przez ojców bernardynów. Dzisiaj mieści się zakład leczniczy dla chorych psychicznych. Ale kult odżył w pełnym wymiarze. I dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Po to, żeby zawierzać świętemu Antoniemu i nasze osobiste sprawy. I żeby też przedstawiać mu sprawy naszej ojczyzny. Jan Lechoń tak pięknie, w krótkim wierszu oddał to, co jest charyzmatem świętego Antoniego. Ty masz wysoko oczy, tam, gdzie śpiewa skowronek, więc widzisz, gdzie się toczy zagubiony pierścionek, czyli że pomaga odnaleźć zagubione rzeczy. A że masz w ręku maleńkiego Chrystusa, dojrzysz, kto kona w lęku i skąd czyha pokusa. Twój brunatny samodział, a więc habit, widzę, idziesz po niebie. Popatrz, gdzie mi się zapodział, bo zgubiłem sam siebie.
Niech się święci chwała Twoja, niech się znajdzie zguba moja. Słowa te, zwłaszcza drugiej części, doskonale oddają dzisiejszą chwilę duchową naszej kultury, naszej cywilizacji europejskiej i polskiej. Właśnie zagubienie samego siebie przez dzisiejszego Europejczyka, ale także i po części Polaka, bo jesteśmy w naczyniach połączonych tego wszystkiego, co się dzieje dzisiaj za miedzą. A dzisiejsza kultura pod presją i propagandy, i również konsumizmu, rodzi w człowieku potrzebę wciąż nowych wrażeń. Nie tylko młodzi nudzą się tym, co już zdobyli i tym, co już było. A to, co było, to uważają za nieważne. Szukają wciąż, i nie tylko młodzi, nowych przygód, nowych doznań, nowych przeżyć. Może także spowszednieć religia, modlitwa, niedzielna msza święta, łącznie z pięknem tradycji, chociażby tych procesji, poświęcenia pól, kolędowania i wiele innych jeszcze obyczajów, ale i patriotyzmu. Niestety niektórym powszednieje miłość, przyjaźń, rodzi się pokusa szukania czegoś i kogoś nowego kosztem wierności małżeńskiej, rodzicielskiej. Tak rozpadają się więzy małżeńskie, rozpadają się więzy rodzinne, kiedy potrzeba nowości, przygody przekształca się w czyn niosący zdradę, grzech. W konsekwencji człowiek popada w duchową pustkę, przestaje funkcjonować sumienie obciążone winą, którą próbuje się wyprzeć ze świadomości. Szuka się samousprawiedliwienia, nie przy konfesjonale, poprzez oskarżanie innych, na nich przenosząc winę za własny grzech. Obwinia się Kościół, księży, nawet samego Boga, za ograniczanie ludzkiej wolności przykazaniami. Usprawiedliwia się siebie jeszcze tym, że dzisiaj wszyscy tak robią, tak postępują. W tym tak zburzonym kościele duchowym u wielu rodzi się dyskomfort moralny, pustka, samotność, niekiedy rozpacz. Pozostaje jeszcze ucieczka w świat narkotyków, alkoholu, psychoanalizy, ale też i subkultury i niekoniecznie dołów społecznych. Życie staje się byle jakie, pomimo bogactwa, stanowiska, uznania u obcych. Jeszcze doraźne przyjemności, ulotne spotkania są ucieczką. Pytamy, skąd, gdzie jest źródło właśnie tej ślepej ulicy, którą zmierza dzisiaj kultura. Święty Jan, umiłowany uczeń Pana Jezusa, daje odpowiedź w swoim pierwszym liście, kiedy mówi, że jesteśmy dziedzicami grzechu pierworodnego, który objawia się w naszym życiu chaosem pożądliwości ciała, z jego zmysłami, popędami, instynktami, które zniewalają. Z pożądliwością oczu, która też przekłada się na pazerność, chciwość, niedosyty różne, niekiedy korupcja. I święty Jan mówi dalej, jest jeszcze trzecia dziedzina dziedzictwa grzechu pierworodnego, to jest pycha ludzka. Pycha, która nie pozwala człowiekowi klęknąć przed Bogiem, żałować, przepraszać Go, dziękować Mu i prosić. To właśnie o tej pysze ateistycznej cywilizacji w roku 2010, kiedy zaprosił na Hradczany, na Zamek Królewski, prezydencki w Pradze czeskiej, Václav Havel, ówczesny prezydent i noblista, bo zaprosił swoich kolegów noblistów, Nagrody Nobla, i mówił do nich, żyjemy w pierwszej cywilizacji ateistycznej, czyli w cywilizacji, która utraciła związek z nieskończonością i wiecznością. Dlatego przeważa w niej zawsze korzyść krótkotrwała nad dalekosiężną. Najniebezpieczniejszym rysem tej globalnej, ateistycznej cywilizacji jest jednak jej pycha. Pycha kogoś,
kogo sama logika jego bogactwa prowadzi do tego, żeby przestać szanować i dzieła natury, naszych przodków, dziedzictwo, z którego wyrośliśmy. Długie przemówienie prezydenta nie pozwala na cytowanie dalszych fragmentów, ale zakończył do tych noblistów, nosicieli odpowiedzialnej myśli dzisiaj w świecie. Co naprawdę może zmienić bieg współczesnej cywilizacji? Czy może zatrzymać ten, co może zatrzymać ten ciągły ruch, który jak dotąd nie poddaje się żadnej kontroli? Świata nie uratuje wynajdowanie coraz to nowych technologii, które są one prawem życia, lecz zasadnicza przemiana duchowa. Przemiana duchowa. To właśnie święty Antoni wzywał w XIII wieku do przemiany duchowej. Dalej mówił prezydent, rzecz w tym, że oto na naszych oczach powstaje pierwsza ateistyczna cywilizacja w dziejach ludzkości, oparta na rozbuchaniu krótkowzrocznych interesów. Ta cywilizacja cierpi na brak Boga, na kryzys respektu wobec ładu moralnego, otrzymanego z góry. To dajemy poprzez przykazania Boże. Albo po prostu kryzys jakiegokolwiek autorytetu wyższego niż nasz ziemski byt. 2011 rok. Świeża myśl. Prezydent już nie żyje, ale głos jego dociera dalej do umysłów europejskich. Co z tego będzie? Tego potrzeba sprzymierzania tych głosów jeszcze trzeźwości duchowej z wołaniem świętego Antoniego, który wciąż wzywa i wciąż niepokoi. Czasami nawet swoim obrazem, łaskami słynącym, tak jak i tutaj od wieków. Chociaż pamiętamy, że te obrazy były trawione ogniem, ale wciąż powracają. Może potrzeba, żeby to sanktuarium w Radecznicy przymierzyło się z kultem świętego Floriana, żeby zabezpieczyć też i obecny łaskami słynący obraz. Ale to gwoli nieco właśnie takiej lekkiej myśli. I dlatego dzisiaj zwracamy się do świętego Antoniego z naszymi prośbami. Najpierw mu dziękując za tyle łask, które okazał tutaj poprzez swoje wstawiennictwo u naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, też u boku Matki Najświętszej. Ale też przychodzimy do Niego z naszymi prośbami, które zna każdy z nas najlepiej. Co zatracił w swoim życiu? Co jest zagrożone w naszym życiu? Też jaką misję nam Chrystus zleca, żebyśmy byli odporni na te przemiany, bo to od nas zależy kształt przyszłości. Tak jak Matka Teresa kiedyś pytana, co zrobić, żeby zmienić świat. Ty i ja, zmieniajmy siebie. Kiedy po wojnie Polacy nie z kraju, bo granice zostały zamknięte, ale z emigracji, zbolali, umęczeni wojną, wygnańcy, złożyli wizytę papieżowi Piusowi XII w Rzymie. Mówili mu o losach naszej ojczyzny, o doświadczeniu cierpienia wielkiego, śmierci, zniszczenia. Papież przemawiał do nich, niech słowa Piusa XII będą jakąś zachętą również dla nas, kiedy czasami może i nas lęki ogarniają o przyszłość Kościoła w Polsce, naszej ojczyzny, naszej wolności, naszej suwerenności, kształtu naszego życia społecznego z uwzględnieniem dziedzictwa praojców. A papież mówił, i niech to będzie zakończenie naszej refleksji. Z wami jest Chrystus i Jego boska, zwycięska moc. A zatem bez lęku i śmiało trwajcie w boju dla Chrystusa. Niech wasza wiara będzie jak skała, której nic skruszyć nie zdoła. Niech waszej miłości nie przyćmi żadna ludzka niegodziwość, a wasza nadzieja niech jaśnieje nawet i wtedy, gdy wszystko wokoło zdaje się palić i upadać.
Niech ona was wspiera i da wam patrzeć w przyszłość z niezachwianą ufnością. Czegóż macie się lękać? Kościół Święty potrafi wzrastać wśród cierpień, a pośród zniewag nie zbaczać z prostej drogi. Nie przygnębią go przeciwności, nie odurzą powodzenia. W pomyślności umie zachować pokorę, w trudnościach z nadzieją spoglądać ku niebu. Pamiętajcie o tym, że wzywa was do swoich szeregów Bóg żywy. Grzech i śmierć są wydane na zagładę, a zatknięte zostaną zwycięskie sztandary prawdy i miłości. Dlatego zwracam się do każdego z was słowami świętego Ignacego wypowiedzianymi do Polikarpa. Bądź odporny jak uderzone kowadło, albowiem podjęte przez was ogromne trudy przyniosą wielkie owoce. Niech te słowa zachęty papieża z odległego czasu powojennego, które docierają do nas, będą również i dla nas zachętą w sprzymierzeniu do tego wołania, które na polskiej ziemi tak wiele razy wygłaszał Jan Paweł II Święty.